Na film zaprasza zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. Zapewne widzieliście niejedną filmową kwaterę superbohaterów, ale czy zastanawialiście się, jak taka siedziba wyglądałaby w rzeczywistości? Oczywiście najpierw musieliby istnieć bohaterowie. A nie, zaraz, przecież oni istnieją i dzisiejszy odcinek Siłowni Umysłu nagramy z ich nie do końca tajnej bazy, która wygląda tak. Nie ma lepszego miejsca, aby mówić o lotniczym pogotowiu ratunkowym, niż właśnie ich baza. A dziś gościmy w Sanoku, gdzie mieści się jedna z 18 baz lotniczego pogotowia ratunkowego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na terenie kraju znajduje się 17 baz stałych i jedna baza sezonowa. Każda baza ma przepisany swój obszar działania, dzięki czemu na całym terytorium naszego kraju możemy liczyć na pomoc, która przybędzie z nieba. Po usłyszeniu dzisiejszego tematu zapewne duża część naszej starszej widowni przypomniała sobie dość popularny na początku lat 2000 niemiecki serial o tytule Medikopter. Przeciętny widz mógł wtedy pomyśleć, że polski pacjent dopiero za kilkadziesiąt lat będzie mógł liczyć na opiekę na tym poziomie. Nic bardziej mylnego możemy powtórzyć za pewnym znanym youtuberem, ponieważ pierwsze udane próby wykorzystania lotnictwa w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w Polsce były podejmowane w okresie międzywojennym z wykorzystaniem załóg i samolotów będących na wyposażeniu ówczesnych aeroklubów i lotniczych jednostek wojskowych. Po zakończeniu II wojny światowej, w nawiązaniu do wcześniejszych doświadczeń, w roku 1955 decyzją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej powołano do działania na rzecz Służby Zdrowia lotnictwo sanitarne. Jego organizacja została powierzona znakomitemu pilotowi, żołnierzowi Armii Krajowej i powstańcowi warszawskiemu Tadeuszowi Więckowskiemu. Na terenie kraju powstało 15 zespołów lotnictwa sanitarnego oraz Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego w Warszawie. Zespoły rozmieszczono tak, aby swoim zasięgiem działania obejmowały obszar całego kraju. Do zadań zespołów lotnictwa sanitarnego należał przewóz chorych i rannych, a także leków, krwi, szczepionek i aparatury medycznej. Ponadto na pokłady samolotów zabierano lekarzy, konsultantów, by w odległości od macierzystych szpitali prowadzili skomplikowane zabiegi medyczne w pilnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. W latach 90. wykorzystując śmigłowiec Mi-2 w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Bydgoszczy podjęto skuteczną próbę prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa drogowego z powietrza. Prawdziwy przełom w ratownictwie lotniczym nastąpił w roku 2000, gdy minister zdrowia Franciszka Cegielska powołała do życia samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nowo powołany podmiot, bezpośrednio finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, stanowi jednolitą strukturę. W każdej bazie HEMS, co jest skrótem z angielskiego Helicopter Emergency Medical Service, oprócz pilotów zatrudniono lekarzy i średni personel medyczny, śmigłowce Mi-2 doposażono w odpowiedni sprzęt medyczny i zestaw leków niezbędnych dla udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego poszkodowanych, w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach i sytuacjach nagłych zachorowań. Powyższe zmiany spowodowały, że lotnictwo sanitarne zaczęło działać profesjonalnie z utrzymaniem 3-minutowej gotowości do podejmowania akcji ratowniczych. Kilkakrotnie wzrosła liczba wykonywanych lotów. Obecnie śmigłowce wykonują od 8 do 9 tysięcy misji rocznie, spośród których 70% stanowią loty do zdarzeń. Zespół HEMS jest w stanie rozpocząć proces leczenia od momentu przylotu na miejsce zdarzenia, a także szybko przetransportować chorego do szpitalnego oddziału ratunkowego w ramach tzw. złotej godziny. Zadajecie sobie zapewne pytanie, jakimi maszynami dysponuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. I tu nie mamy się czego wstydzić, bo co prawda dawniej latano głównie helikopterami Mi-2, natomiast w latach 2009-2011 maszyny te zostały zastąpione nowoczesnymi śmigłowcami Eurocopter, których Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada w liczbie 27 sztuk. Dodać tu należy, że śmigłowce te są świetnie wyposażone i nie będzie przesadą stwierdzenie, iż nad maszyny te z zazdrością mogą spoglądać służby ratownicze z zachodu. Jeżeli już wiemy czym, to teraz należy zadać pytanie, gdzie może wylądować zespół HEMS, aby uratować nam życie. Odpowiedź brzmi: prawie wszędzie. W przypadku jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia, takiego jak na przykład wypadek, to pilot śmigłowca wybiera miejsce do lądowania najbliżej miejsca zdarzenia. Minimalne wymiary takiego miejsca dla śmigłowca EC-135 nie mogą być mniejsze niż 25 na 25 metrów. I może to być droga, boisko, parking, plac czy zwykła łąka. W ciągu dnia pilot sam wybiera miejsce lądowania, natomiast w nocy niezbędna jest pomoc straży pożarnej,
która zabezpiecza teren i pomaga pilotowi bezpiecznie wylądować. Jeżeli interesują Was procedury współpracy Straży Pożarnej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i szczegółowo chcielibyście poznać proces startu i lądowania, zapraszamy Was do obejrzenia filmu instruktażowego dla strażaków, do którego link znajdziecie gdzieś w tym miejscu. Jak już wiecie, na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zawsze można liczyć. A jeżeli ktoś jeszcze obawia się, że w przypadku nagłego zachorowania w Waszej okolicy nie ma odpowiedniego miejsca, aby helikopter mógł wylądować, to pragniemy Was uspokoić. W dzień Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zawsze ląduje jak najbliżej potrzebujących. Natomiast, aby sprawnie nieść pomoc nocą, w prawie w każdej gminie w Polsce wyznaczono tak zwane miejsca gminne, gdzie śmigłowiec może wylądować, odebrać pacjenta z naziemnego zespołu ratownictwa medycznego i odtransportować go do specjalistycznego ośrodka wyposażonego w lądowisko całodobowe. Wykaz wszystkich miejsc gminnych znajdziecie w internecie, a my zamieszczamy link do tego wykazu w opisie naszego filmu. Kończąc ten wątek, oczywistym jest, że miejscem, gdzie zespół LPR może wylądować, są lądowiska przyszpitalne. Ale tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. A musicie wiedzieć, że coraz więcej szpitali dysponuje takimi miejscami. Żegnając się z Wami, chcemy serdecznie podziękować całej obsadzie bazy HEMS w Sanoku za ciepłe przyjęcie i możliwość poznania kulis ich pracy, a także za to, że są tu po to, abyśmy my byli bezpieczniejsi. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.